szklarnia Trioszka. Tak wygląda. A żeby doprowadzić ją do takiego stanu, to zapraszam Was na drugą część montażu właśnie tej szklarni. Jeżeli nie oglądałeś pierwszej części, czyli jak się robi cały szkielet szklarni, to odsyłam Cię oczywiście. O, tutaj będzie wyświetlał się link do filmu, który wystarczy kliknąć, obejrzeć pierwszą część, a później zapraszam Cię na ten odcinek, gdzie będziesz mógł zobaczyć właśnie, jak krok po kroku taką szklarnię w prosty sposób zmontować. Cztery poli węglane, które będą szły na wierzch szklarni, są już odłożone tam z tyłu, a tu mamy jeden płat, z którego będziemy wycinać fronty, drzwi, luchciki i wszystkie małe okienka z tego jednego płata właśnie. I teraz trzeba oczywiście zastosować jakąś technikę. My sprawdzoną mamy taką, że pod poli węgla podkładamy jedną deskę, na której tniemy, a drugą deskę kładziemy na wierzchu równolegle obok, po której chodzimy, żeby nie zagnieść poliwęglanu. Oczywiście wszystkie wymiary macie podane w instrukcji, na jakich odmierzamy. Natomiast trzeba sobie je odmierzyć, narysować kreską, najlepiej flamastrem permanentnym, bo to jest folia z wierzchu zabezpieczająca. Tam, gdzie są naklejki, to jest strona UV, po drugiej stronie jest strona bez UV. Stronę UV dajemy zawsze z zewnątrz, w stronę słońca. I takie deseczki są pod spodem. I na tych deseczkach właśnie itniemy i stąpamy. Teraz tylko mierzenie, rysowanie, a później ostry nożyk, taki ten techniczny, z odłamywanymi ostrzami, i on sobie świetnie daje radę. Ostatnie cięcia, tym razem Agatka spróbowała cięcia nożyczkami. Da się to zrobić nożyczkami, natomiast no, nożyczki mają tendencję do lekkiego zgniatania poliwęglanu. Trzeba to delikatnie. Trzeba robić to delikatnie. No, powiedzmy, że tragedii nie ma. Nie jest to tak dobrze. Ładnie jest zdecydowanie niż. Znaczy, równiej na pewno, natomiast no, delikatne zagniecenia są. Ten poliwęglan tam trochę później wstaje, ale. Ale no nie jest to, nie, no jak komu wygodnie po prostu. Jeżeli ktoś ma dobre nożyczki, to może spróbować również cięć nożyczkami.
A tymczasem wszystkie elementy pocięte. No i teraz oczywiście trzeba brzegi wszystkie, do których może się dostać przez brzegi do środka komór jakieś niepożądane rzeczy. Od owadów, zaczynając po brud, parę i tak dalej, to trzeba teraz te brzegi okleić taśmą albo zwykłą dołączoną do zestawu, albo jeżeli sobie zamówicie dodatkowo taśmą paroprzepuszczalną. I my właśnie tę drugą taśmę będziemy tutaj stosować. To znaczy Agatka będzie oklejać, a ja idę kopać dołki, żeby szklarnię już zadołować i ustabilizować na odpowiednim miejscu. Zaczynamy teraz poziomowanie szklarni, wyrównywanie jej boków, żeby stała równo, prostopadle itp. itd. No, żeby nie był jeden bok przesunięty względem drugiego i żeby rzeczywiście kąty były proste, trzeba zmierzyć przekątne, muszą być takie same. Dodatkowo będę stosował poziomice na każdym przęśle, żeby ustalić pierwsze. Oczywiście najpierw jeszcze odległość od drugiej szklarni, taka sama, żeby to jakoś wyglądało. Ustawiamy pierwsze przęsło, poziomujemy, zakopujemy i dostosowujemy całą resztę do niego. Przez rurkę, która tutaj leży, będę sprawdzał, czy poziomy są pomiędzy poszczególnymi bokami szklarni i dodatkowo jeszcze, żeby przęsła były równo w linii prostej, zastosuję sznurek, do którego będę dociągał przęsła. Tak to będzie wszystko teraz wyglądało po kolei.
Jeśli chodzi o montaż drzwi, może się to wydawać bardziej skomplikowany element, ponieważ w troszce są tak specyficznie te drzwi zrobione, że nie dość, że mają ramę dookoła i wspornik na środku, to jeszcze mają krzyż ze wsporników po przekątnej, więc drzwi są wyjątkowo stabilne, ale dobrze jest najpierw sobie tak jak Agatka ułożyć wszystko, żeby później tylko połączyć śrubkami, nic więcej, ale jak będzie dobrze ułożone, to od razu będziecie wiedzieć co, gdzie, jak, żeby się nie pomylić. Dlatego dobrze mieć kawałek stołu, my nie mamy, więc radzimy sobie jak możemy, ale właśnie to ułożenie jest bardzo ważne, a później to jest tak naprawdę znowu skręcanie tylko śrubek, tu nic więcej się nie dzieje. Trochę śrubek. Dodatkowym elementem jest blaszka pod klamkę. To trzeba zapamiętać, żeby ją uwzględnić. I blaszka pod zawiasem. Zawiasa jest tylko na dwóch śrubach zamontowana. Blaszka dodatkowo pod nią ma być wzmacniająca. I tutaj, i na górze. Reszta to poskręcać do kupy. Po skręceniu konstrukcja jest wyjątkowo sztywna. To jest nie do ruszenia. Tylko chwila zabawy oczywiście ze skręcaniem, ale kto lubi śrubki, ten kupuje troszkę, wiadomo. Montaż poliwęglanu do lufcika w tym przypadku. Ważna informacja, tam gdzie jest góra poliwęglanu, to wy ustalacie. W przypadku drzwi montuje się albo lewe, albo prawe drzwi, natomiast w przypadku lufcika to daje się go albo do góry nogami. To jest obłony symetryczny. Natomiast tam gdzie jest góra, to poliwęglan ma wystawać o 15 mm. A tam gdzie jest klamka, poliwęglan ma wystawać o 25 mm od ramy metalowej. I teraz ważna rzecz, można sobie dociągnąć śrubą. Na początku my w czterech rogach dociągnęliśmy duże śruby, natomiast żeby poliwęglan nie odstawał od profilu metalowego, to producent wymyślił, że zewnętrzne śruby, które są na profilu,
będą montowane przez poliwęglan. I tak zresztą tutaj zrobiliśmy, tylko mieliśmy, dodatkowo daliśmy podkładki, bo inaczej to ta siłba po prostu wgniata się bez podkładki w poliwęglan. Daliśmy podkładkę, żeby aż tak się nie wgniatała. To samo robimy tutaj. Te dwie zewnętrzne śruby będą dociągane przez poliwęglan, co też dociśnie ten poliwęglan do ramy, a to oznacza, że ten poliwęglan później będzie dociskał poliwęglan, który będzie zamontowany na szkielecie szklarni. Więc jakby te śruby mają dodatkowo za zadanie dociągnąć go, żeby był bliżej. Więc dlatego tak dajemy, sugerujemy jednak dać podkładki, mimo że instrukcja tego nie przewiduje. No i to tyle. Teraz trzeba kilka takich śrub z dużą podkładką umieścić co jakiś czas dookoła i to będzie wszystko. Zmontowaliśmy cały lufcik. Zaraz go odwrócimy i pokażemy Wam wszystkie elementy, bo ważne jest, że o niektórych rzeczach nie wolno zapominać. My na przykład zapomnieliśmy, trzeba uważnie patrzeć w instrukcję na wszystkie elementy. Na przykład tutaj pod klamką jest taki haczyk, znaczy taki kątowniczek, który będzie do łapania haczyka. Więc trzeba było odkręcić śrubkę, bo zapomnieliśmy, i przymocować ponownie. I teraz klamka. Daliśmy to śrubami samonawiercającymi do blaszki, która była pod spodem, to się dosyć dobrze trzyma. Natomiast z drugiej strony klamkę dajemy tak. Podkładka, tulejka, skobel, znowu tulejka, klamka i dokręcić śrubą kontrującą tutaj. Tak to wygląda. I powiem Wam, że w drzwiach będzie dokładnie ta sama procedura, tam się nic nie zmieni, tam też będzie haczyk, z tego co pamiętam, tam też będzie klamka, bo chociaż w poprzedniej wersji troszkę, jak my kiedyś składaliśmy, takiej klamki dobrej, fajnej nie było. Była trochę inna, prostsza, tak. Ta troszka jest już taka ulepszona trochę. No i na pewno jest usztywniona, bo ma więcej tych krzyżaków wszystkich i tak dalej. Jest większy lufcik, także to też ma duże znaczenie, bo będzie to większy przewiew miało, tak? Jeżeli otworzymy sam lufcik na przykład, to też ma duże znaczenie. No i teraz lufciki mamy porobione, bierzemy się za drzwi. Jeszcze i drzwi, tak jak mówię, klamaczka. Tak, drzwi, tak jak mówię, jest to ta sama procedura, dokładnie. Te same klamki, te same uchwyty, te same śruby, tylko dwa razy więcej tego, bo oczywiście drzwi są większe. Także popatrzcie na timelapsa, niczym to się różnić nie będzie. Oczywiście na końcu folię zdzieramy i montujemy na konstrukcji szkła.
drzwi również zmontowane i z ważnych rzeczy od góry poliwęglan i profil są na zero, nic z poliwęglan ma nie wystawać, a od strony klamki wystaje na 25 mm, a oczywiście tutaj druga strona jak wyjdzie i dół, jak wyjdzie na dole jest duży zapas, bo będzie przylegał ten poliwęglan do listwy dolnej szklarni. Proszę bardzo, folię na końcu. Klameczka jest, uchwyt do haczyka jest pod klamką. No i gotowe drzwi. Teraz drugie zmontować i po sprawie. Staję teraz w środku szklarni i pomiędzy frontem, pomiędzy jakby ościeżnicą drzwi a górnym przęsem jest jeszcze montowana dla wzmocnienia taka poprzeczka, także można ją sobie w instrukcji sprawdzić, który to jest numer, a są tu numery i montujemy je na samej górze, zaraz Wam pokażemy jak. Zaczynamy montaż drzwi. Zaczynamy od tego, że w miejscu, gdzie będą montowane drzwi, czyli tu mamy cztery dziurki na zawiasy, montujemy blaszkę wzmacniającą w ten sposób. Robimy to śrubami piątkami, tym razem ze stożkowym łebkiem. I po zewnętrznej stronie dwoma śrubami możemy przypiąć blaszkę, a po lewej stronie te dwie, które zostaną, to już będzie razem z zawiasą mocowane. No to przez drzwi możemy już wchodzić, tylko cała reszta jeszcze nie. Proszę bardzo, montaż jest, przyjrzyjmy się z bliska. Blaszka wspierająca i oczywiście zawiasa montowana na dwóch śrubach. To jest wszystko bardzo sztywne. Teraz jak dojdzie poliwęglan tutaj, to się zmniejszą te otwory, które tutaj są. Po drugiej stronie klamka trzyma w ten sposób, że zachodzi za... O, i możemy sobie otwierać. Tak to wygląda. Teraz górne okienko, dwa boczne i będzie można zakładać poliwęglany górne. Z jednym wyjątkiem, w tym poliwęglanie po prawej stronie, gdzie są zawiasy, trzeba będzie wyciąć małe otworki, żeby poliwęglan mógł wejść głębiej i ominąć tę zawiasę. W instrukcji jest napisane dokładnie, jakiego rozmiaru trzeba zrobić te wycięcia. Natomiast najpierw trzeba tutaj przyłożyć poliwęglan i odrysować sobie dokładnie, gdzie są zawiasy. Mamy już poliwęglany oparte o drugą szklarnię. Teraz trzeba je oczywiście przytrzymać w miejscu, gdzie one będą docelowo i odrysować zawiasy, w których miejscach je dokładnie wycina. Po odrysowaniu sprawdziliśmy w instrukcji, na jaką głębokość trzeba wciąć. Jest to 18 mm, więc tak zostało wycięty ten fragment poliwęglany. Dodatkowo zabezpieczyliśmy go taśmą paroprzepuszczalną. I w tej chwili mamy już wszystkie na obu poliwęglanach zrobione, proszę bardzo. Wszystkie wcięcia pod zawiasy. Teraz to tylko zamontować i sprawa gotowa.
Roszach zupełnie inaczej to wygląda. Gdy został zamontowany poliwęglem i zdjęte zostały folie. Montaż oczywiście przy profilach, które są cieńsze, jest na śrubach krótszych, natomiast na profile te najszersze są śruby o pół centymetra dłuższe, także trzeba sobie sprawdzić, które gdzie idą. Tu przy zawiasach wszystko zostało ładnie obrobione, ładnie ten poliwęglem podszedł i tu szpara się skasowała, w ogóle nie ma szpary. Ważna rzecz, żeby jeszcze pamiętać, że w tym miejscu jest kątowniczek pod haczyk i w tym miejscu jest on również, żeby nie zapomnieć zamontować, bo później będzie znowu odkręcanie. Teraz już tylko uszczelka będzie szła, czyli nie montujemy jeszcze przy samym brzegu śrub, ani tutaj jeszcze poliwęglan jest luźno, bo od góry idzie uszczelka, także jak założymy uszczelkę, dopiero przykręcimy, żeby mieć teraz pole manewru tym poliwęglanem. Bardzo. Wszystkie części poliwęglanu do frontu zostały zamontowane, łącznie tutaj z tym lufcikiem. Znaczy lufcikiem, to jest takie okienko na samej górze, to nie jest lufcik otwierany. I teraz jeszcze dochodzi nam uszczelka, która nam uszczelni całość konstrukcji tej dookoła z poliwęglanem, bo tu mogą być jakieś tam szpary gdzieniegdzie. Drzwi już są w miarę, tam szpar prawie nie ma, ale jeśli chodzi o tę konstrukcję dookoła, to ona może mieć szparki, więc jest taka uszczelka. I teraz tak, montujemy wsuwając poliwęglan dokładnie tutaj. Jeszcze bliżej pokażę. O, poliwęglan wkładamy tutaj, a ta część idzie do środka szklarni, w stronę środka szklarni. Czyli to bardziej z zewnątrz, to bardziej do środka. I teraz zajmiemy się nakładaniem tej uszczelki. Uszczelka została nałożona. Ona obejmuje z tej strony profil. O, tutaj zachodzi za profil i jak teraz poliwęglan przyciśnie to z góry, to będzie dociśnięta i nie będzie tu żadnych szpar. Także całość tutaj została zrobiona. Trochę znowu zabawę z tym, ale jak już jest, to tylko już poliwęglany z góry nam zostaną i koniec zabawy. Pierwszy poliwęglan zamocowaliśmy samodzielnie, bez pokazywania po kolei, ponieważ szukaliśmy dobrego sposobu, jak można poliwęglan przetransportować we dwójkę tylko. To jest jednak 6-metrowy odcinek, bardzo kruchy, łamliwy, bo no, na tak dużej powierzchni może się łatwo zgiąć. No i myślę, że znaleźliśmy ten sposób, więc Wam pokażemy przy następnym. Natomiast teraz na co trzeba zwrócić uwagę? Mniej więcej kawałeczek daszku, że tak powiem, powinno wystawać
tutaj za uszczelkę. U nas około 5 komór mniej więcej wystaje. I staramy się, żeby na całości ten daszek mniej więcej wystawał tyle samo. Zrobiliśmy tak, że tutaj z drugiej strony to przęsło jest albo na równi, albo prawie na równi, mniej więcej zależy w którym miejscu, ale mniej więcej wyszło na równi, troszkę więcej wystaje na dole. Bo jakieś tam przekoszenia mogły delikatne być. Ważne, żeby chociaż z jednej strony sobie ten poliwęglan zamontować, żeby drugą stroną móc naciągać, ale cały czas trzeba zwracać uwagę, żeby odległości wystające mniej więcej były takie same. Teraz tak, kolejna ważna rzecz to to, że pierwsze przęsło tutaj nad drzwiami montujemy dosyć gęsto. Jest raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze będzie wyżej montowane również przęsło. Natomiast tutaj już jeszcze tego nie zamontowaliśmy, ale będą tylko śruby dwie. I tutaj znowu będą ze cztery w górę, bo tu się będą łączyć poliwęglany ze sobą. Natomiast tu po środku dwie, instrukcja zresztą to pokazuje dokładnie. No i oczywiście na te mniejsze przęsła idą po dwie śruby. Pamiętajcie, że tutaj idą troszkę krótsze, a na te grubsze profile idą śruby dłuższe. Teraz Agatka dokręca właśnie ten dolne przęsło, można zobaczyć, ale zaraz Wam pokażemy oczywiście jeszcze w timelapsie, żeby to wszystko unaocznić. Natomiast pokażemy też sposób, jaki znaleźliśmy na to, żeby taki poliwęglan przetransportować we dwójkę tylko. Zwijamy w rulon pojedynczy arkusz. I zaufaj mi, wydaj wyżej. Bo znów popełnisz ten sam błąd co powtórzę. To teraz tylko przyczepić.
Proszę bardzo, szklarnia Trioszka jest gotowa. Wreszcie. Co nas bardzo cieszy, bo szklarnia Trioszka wypełnia resztę naszego ogrodu obok Sigmy. Jak to wygląda? Proszę bardzo, zaglądamy do środka. Jeszcze czeka mnie sporo pracy przy urządzaniu szklarni, dlatego że w tym miejscu, gdzie szklarnia została zamontowana, jest wyjątkowo nierówny grunt, co oznacza, że po jednej stronie poliwęglan sięga prawie do ziemi i tu grządka go obsypie i będzie wszystko ładnie obsypane, a po drugiej stronie 25 cm luzu. O tyle jest niższy teren po prostu. No i niestety opcje były dwie. Albo tam dużo, dużo kopać, żeby wkopać głębiej, albo tutaj nawieść trochę ziemi, żeby teren podrównać. Wybraliśmy tę drugą opcję. Będziemy nawozić, będziemy i tak równać teren na zewnątrz, więc tutaj automatycznie będzie o tyle łatwiej, że jak będziemy grządki ustawiać, a grządki, deska będzie ustawiana do wysokości tego profila, to tylko wystarczy nam później po ustawieniu deski zasypać. Oczywiście tu deska po prostu stanie na gruncie, a tutaj trzeba będzie rowek na nią wykopać i oczywiście wkopać ją głębiej. Tam prawie nie trzeba będzie nawozić, a tutaj trzeba będzie nawozić dużo, ale to się wyrówna. Tak to wygląda. Wspomniane miejsca na półki, które uwielbiam w tej szklarni, bo to jest coś, co bardzo pomaga przy różnych pracach ogrodowych, szczególnie wiosną, kiedy macie rozsady, kiedy robicie jakieś sadzonki, wysiewacie nasiona i tak dalej, to na tych półkach można naprawdę dużo zmieścić. Ja swego czasu nawet chyba coś wieszałem albo ustawiałem na tych poprzeczkach i tu też małe sadzonki na upartego można zmieścić, jeżeli ktoś tam zamontuje jakąś deskę jedną, to takie niskie sadzonki jak najbardziej można również na tych poziomych tutaj profilach umieścić. Także to jest to. Jeśli chodzi o klamkę, to klamka jest mocowana tutaj za ten profil zachodzi, o, i możemy sobie ją otworzyć lub wrócić i jest zamknięta. Klucza tutaj nie przewidujemy, można sobie kłódkę założyć. Oczywiście i jeszcze pokażę wam haczyki do drzwi. Zobaczymy rzut ostatni na koniec i to będzie koniec naszej przygody ze szklarnią Trioszka. Haczyki, proszę bardzo, zamontowane tutaj. O, i tutaj, i tak samo tutaj na górze, trochę skosem, ale tak powinno być. Proszę bardzo, mamy to zamontowane i na tych haczykach bardzo dobrze szklarnia się trzyma, żaden wiatr tego nie ruszy. Na zewnątrz też oczywiście obsypiemy trochę ziemią, żeby poliwęglan był przykryty mniej więcej do pierwszej właśnie listwy. Tak samo tutaj z przodu. I tyle. Szklarnia skończona. Jeszcze można zerknąć na uszczelkę, która, proszę bardzo, bardzo dokładnie między poliwęglanem a poliwęglanem mocznym już nie wpada tutaj żadne powietrze, bo to miejsce jest zazwyczaj najbardziej narażone na wpadanie, ponieważ nie da się przyciąć poliwęglanu idealnie, zawsze jakieś tam szparki będą, a tak wypełnia tą uszczelkę. Natomiast drzwi są tutaj, zaraz zamknę drzwi, zobaczycie, że drzwi, oczywiście to nie jest perfekcyjna szczelność, natomiast zobaczcie, że drzwi dochodzą i po zamknięciu na klamkę mamy tutaj minimalne szparki, albo nie mamy ich wcale. O, zresztą można zobaczyć, że tutaj prawie szparek nie ma. Tutaj po drugiej stronie tak samo. Tam może milimetr, ale to kwestia jak tam się pobawimy tymi poliwęglanami, bo myślę, że da się to jeszcze dokładniej zrobić. I oczywiście na dole poliwęglan zachodzi aż za dolną poprzeczkę, która jest elementem szklarni, a nie drzwi. I też uszczelnia, więc tylko do tej poprzeczki trzeba podsypać gruntu i będzie można sobie w miarę szczelnie z tej szklarni korzystać. Na pewno jest dużo szczelniejsza niż standardowe szklarnie, co też pozwala nam uprawiać zimą, oczywiście przy jakimś ogrzewaniu. Oczywiście rabat znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do korzystania, wystarczy podać hasło rabatowe i automatycznie rabat naliczy się w sklepie producenta. Mam nadzieję, że odcinek o montażu szklarni Trioszka, czyli tej, podobał wam się. I teraz do pary ze szklarnią Sigma stanowią piękne uzupełnienie naszego ogrodu, gdzie teraz będzie można uprawiać i w szklarni, i poza szklarnią. A w szklarni już częściowo mamy tam posadzone małe co nieco, więc jeżeli lubicie uprawy szklarniowe, to po pierwsze zapraszam was do naszej największej na Facebooku grupy Mam Szklarnię.
Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Dołączcie do tej grupy i tam dzielimy się wszystkimi rozterkami i pomysłami i chwaleniem się swoimi szklarniami. Tam w tej grupie dzielimy się wszystkim. To po pierwsze, a po drugie subskrybujcie nasz kanał, żeby zobaczyć kolejne odcinki, gdzie będziemy w tych szklarniach uprawiać. A kto jest w ogóle ciekawy odcinków ze szklarniami, polecam tę playlistę, gdzie same szklarnie wzdłuż, wszerz i w poprzek oraz wszystkie filmy ogrodnicze z naszego siedliska. Dobrej zabawy życzę i miłego oglądania.